Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie rozpakowanie, na które wielu z Was zapewne czekało, ponieważ od kilku tygodni prosiliście mnie o przetestowanie słuchawek HyperX Cloud 2. Tak więc oto one, Hypery są już u mnie. Dzisiaj je sobie rozpakujemy, przyjrzymy się im bliżej i zaczniemy testy. Za jakiś tydzień lub dwa możecie spodziewać się już pełnej recenzji, wtedy wszystko stanie się jasne. Generalnie podejrzewam, że są to dokładnie te same Hypery, które znamy już od ładnych kilku miesięcy, czyli słuchawki uniwersalne, grające świetnie i w muzyce, nadające się świetnie do gier. Warte po prostu swojej ceny i warte polecenia. Natomiast wersja HyperX Cloud 2 została rozszerzona o zewnętrzny układ dźwiękowy. Czyli po prostu mamy opcjonalną kartę dźwiękową na USB, która dodaje nam możliwość przekonwertowania tego dźwięku na wirtualny dźwięk 7.1. No, czyli taki gadżet typowo dla graczy. Oczywiście to sobie też przetestujemy, tak więc testy będą przynajmniej dwufazowe, ponieważ będą testy na mini jackach jako typowe słuchawki stereo oraz będą też testy na tym dodatkowym układzie dźwiękowym. Wtedy sobie to wszystko porównamy i sprawdzimy, ile to jest warte w praktyce. A jeśli interesuje Was cena tych niesamowitych słuchawek, to zajrzyjcie do opisu filmu. Pod filmem są linki do sklepów. Tam sobie dokładnie poczytacie o nich, zobaczycie parametry, specyfikacje i zobaczycie też najlepsze ceny. Tak więc zachęcam do zaglądania do opisu filmu. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, więc przed nami niesamowite słuchawki HyperX Cloud 2. Jak widzicie, na opakowaniu mamy bardzo dużo informacji, chociażby, że podłączenie to mini jacki 3,5 mm oraz opcjonalnie USB. Także z takim control boxem, czyli pilotem zarządzającym funkcjami, kompatybilność z PC, PlayStation 4, Maciem i urządzeniami mobilnymi oczywiście. Profesjonalny headset dla graczy, karta USB jakości premium, dźwięk 7.1 wirtualny, cyfrowo usprawniony mikrofon, 53 mm ogromne przetworniki, no i projekt szwedzki, zaprojektowany w Szwecji. Kompatybilność z programami takimi jak Skype, TeamSpeak i innymi. Po boku mamy ilustracje pokazujące zalety tych słuchawek, znakomite wykonanie, ten control box, czyli tą zewnętrzną kartę dźwiękową, odłączany mikrofon, mięciutkie nauszniki, jest tego naprawdę dużo. No i moi drodzy, z tyłu mamy po raz kolejny te cechy wszystkie przedstawione. No i zobaczcie, ciekawa rzecz, memory foam. Nie pamiętam, czy w poprzednich HyperX-ach też było memory foam. Sprawdzę to do recenzji, natomiast tutaj mamy prawdziwy memory foam, więc super rzecz. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, zobaczycie za chwilkę, jak je rozpakuję. Mikrofon odłączany oczywiście i moi drodzy, szukam jeszcze parametrów technicznych, bo gdzieś tutaj powinny być. No dobra, nie ma, w każdym razie z tego co pamiętam, to pasmo przenoszenia w tych słuchawkach jest naprawdę potężne, więc to jeszcze sobie przytoczymy na pewno do pełnej recenzji. Natomiast teraz już je sobie odpakowujemy. Ok, we wnętrzu kolejny duży kartonik z napisem HyperX, z logo tej marki. Tak jak w przypadku poprzednich słuchawek, wszystko świetnie zapakowane, gąbeczka. Następnie mamy schematy podłączeń do PlayStation 4, do PC, do Maca, urządzenia mobilne, Xbox One nawet. Ok, tutaj mamy jakieś informacje. Kolejne jakieś rzeczy. No i mamy już konkrety, czyli widzimy same słuchawki. Zobaczcie, dokładnie tak samo jak w poprzednich HyperX-ach mamy do wyboru. Albo takie welurowe nauszniki, albo skórzane, które są już z tymi słuchawkami domyślnie. Zobaczcie. I faktycznie memory foam, to wszystko jest bardzo miękkie. Ta gąbka nigdy nam się nie ubije, nie odkształci. Zawsze powróci do swojego pierwotnego kształtu. Przy okazji jest to bardzo, bardzo wygodne. No i tutaj w tych wypełnieniach chyba też mamy memory foam, chociaż wydaje mi się, że tutaj jest to bardziej miękkie. Ok. A więc fajnie, że w ogóle mamy ten wybór, ponieważ niektórzy gracze i nie tylko użytkownicy wolą skórę, a inni welur. Mamy odłączany mikrofon. Oczywiście test mikrofonu w pełnej recenzji będzie jak najbardziej. Teraz wysuniemy sobie ten zasobnik. O, zobaczcie.
Też tak samo jak w poprzednich HyperX-ach. Mamy tutaj taką fajną torbę z kieszonką na rzep. Tutaj na ściągaczu, gdzie możemy sobie po prostu przetransportować bezpiecznie te słuchawki i akcesoria. Karta dźwiękowa na USB, dająca dźwięk wirtualny 7.1. Tutaj podłączenie, klip, żeby można to sobie przypiąć do ubrania chociażby, czy do paska. Regulacja głośności mikrofonu oraz samych słuchawek poprzez przyciski. Oraz włącznik trybu 7.1. Bardzo fajnie, że jest taki włącznik, że można to sobie jednym klikiem wyłączyć. Czy jest oprogramowanie do tego, jeszcze nie wiem. Zobaczymy to sobie również do recenzji. No i drugi koniec oczywiście pozłacany wtyk USB. A same słuchawki, moi drodzy, mają dość krótki kabelek, bodajże metrowy, jak dobrze pamiętam. Czteropinowy mini jack, czyli działający też od razu mikrofon, jeśli byśmy to podłączyli sobie pod smartfona chociażby. Co ciekawe, na zaślepce nie ma już napisu Q-pad, jak w przypadku tych poprzednich wersji. No i tu mamy oczywiście miejsce na podłączenie mikrofonu. A same słuchawki, moi drodzy, wydają mi się lżejsze niż poprzednia wersja, ale je sobie zważymy do recenzji. Poprzednia wersja ważyła 300-315 gram, coś mniej więcej jak SteelSeries Siberia, wersja V2, V3. Natomiast wykonanie tych słuchawek po prostu perfekcyjne, bardzo miękki pałąk, super obszycia, wyszywane logo HyperX-a, co wygląda po prostu świetnie, metalowe prowadnice, potężne, wytrzymałe. Oczywiście oplot na przewodach od przetworników. Słuchawki nie skrzypią, pracują bardzo kulturalnie. Mam nadzieję też, że nie będą wywoływały nacisku, ponieważ poprzednia wersja nie wywoływała. Ta wydaje się również bardzo kulturalna pod tym względem, ale oczywiście to sobie sprawdzimy. Tu mamy elementy chyba z błyszczącego plastiku, niestety. Natomiast są tu już same krawędzie. A nie, to nie jest błyszczący plastik, moi drodzy. Po prostu światło mi tak pada. To jest chyba plastik udający szczotkowane aluminium, bo troszeczkę to na aluminium nie wygląda. Natomiast fajny taki efekt designerski, ozdobny. Tu mamy gumowane tworzywo, więc bardzo fajnie. Natomiast prawdziwego szczotkowanego aluminium mamy całe to zawieszenie, tą regulację, prowadnicę. Więc wygląda to super. No i strona wewnętrzna, duże przestrzenie, bez problemu całe uszy wejdą. Tutaj jeszcze gąbka, więc dodatkowe wygłuszenie tych przetworników, potęgujące doznania. No i super, po prostu super jakość. Ta skóra, to wypełnienie, po prostu bajka. Nie mogę się doczekać testów tych słuchawek. Wyglądają jeszcze lepiej niż ta pierwsza wersja. Nie wiem, czy coś się zmieniło tak naprawdę, czy po prostu wzbudziły we mnie aż taki zachwyt. No ale cóż, wszystko zweryfikujemy sobie w testach. Jeśli te słuchawki to dokładnie te same HyperX-y, które recenzowałem kilka miesięcy temu, to na pewno ocena będzie bardzo wysoka, ponieważ te słuchawki były świetne. A przy okazji przetestujemy sobie też ten układ USB i wyciągniemy wnioski, czy warto dopłacać do tej wersji z tym układem, czy raczej może kupić sobie podstawowe HyperX-y, które są świetne. No dobrze, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Cenę sprawdzicie, przypomnę, w opisie filmu. Przy okazji zapraszam Was także na mojego Facebooka, a tymczasem pozdrawiam Was. Cześć!